imieniu organizatorów szosowego maratonu rowerowego Pętla Beskidzka w Istebnej oczywiście witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wiesiek Legierski, cały sztab organizacyjny, nie będę wymieniał z imien i nazwiska, w każdym razie w imieniu wszystkich Was witam jeszcze raz. Cieszę się, że w tak licznym gronie spotykamy się w Istebnej po raz trzeci. Dystans supermaratonu, czyli około 225 km. Tutaj z boku, po lewej stronie, tam gdzie wchodzi się do biura zawodów, są wywieszone mapy i oczywiście trasa jest oznakowana. Każdy dystans jest oznakowany. Są to oznakowania poziome, jest to biała farba, strzałki, prosto w lewo bądź w prawo. Staraliśmy się tak znakować, żeby przed zakrętem była strzałka i potem przed skrzyżowaniem była strzałka i potem za skrzyżowaniem. Jako potwierdzenie. Jeśli na drodze o długi odcinek nie ma żadnych strzałek, znaczy, że jedziemy cały czas główną drogą i nigdzie nie skręcamy. O godzinie 7 start supermaratonu, o godzinie 8 megamaratonu, o godzinie 9 minimaratonu. Macie Państwo dwa numery startowe. Jeden numer na kierownicę. Proszę go nie przycinać, nie zmniejszać, nie zaginać, nie przekrzywiać. Dostaliście agrafki, przypinamy na plecy. Jeden drugiemu pomaga, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I ten numer z pleców po przejechaniu całego dystansu, czego wszystkim życzę, ląduje w takim dużym kartonie. On tu będzie ustawiony na środku za metą. Numery do losowania. I z tych numerów będziemy losować nagrody. Nagrody to oczywiście sprawa najważniejsza dla nieco co niektórych. Mamy ufundowany rower dobrej, wysokiej klasy Autor, o ile dobrze pamiętam, model A5500 szosowy przez dobre sklepy rowerowe. Ja bardzo chciałbym, żebyście Państwo podziękowali oklaskami dobrym sklepom. Warunkiem otrzymania nagrody po losowaniu jest obecność. O godzinie 20 mamy zakończenie i dekoracje i losowania. Jest obecność osobiście, nie ma wujek, ciocia, mama, syn. Osobiście z dokumentem tożsamości. To jest wasza odpowiedzialność, wasze ryzyko. Nasz maraton zabezpieczany jest na odcinkach startowych przez policję. I policja będzie bacznie przyglądać się temu, co się dzieje. W tym roku udało się uzyskać stosowne zezwolenia tylko i wyłącznie dlatego, że ja swoją głową odpowiadam za was, informując, że wszyscy będą jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Po przejechaniu takiej linii wymalowanej, pewno niektórzy z was już trenowali, z napisem koniec, od tego miejsca bezwzględnie jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Beskidzka Pętla głównym sponsorem do okresu rowerowy. Organizator Wiesiek Legierski. 4, 3, 2, 1. Pojechali. Start. Brawo. Teraz fotografować. Thank you.
5 minut macie straty. No.